Cześć kochani, tu Janek Słowiński i dzisiaj będzie specjalny odcinek wielkanocny. Zapraszam was serdecznie. Dzisiaj królem na naszym stole będzie schab. Będzie on w towarzystwie gruszki i śliwki, z której zrobimy taką marynatę, lekki farsz. A na to wszystko będzie sosik pieprzowych. Zobaczcie, jak to zrobić. Na początku zabiorę się za przyrządzenie mojej marynaty farszu do tego schaba. Mam tutaj dwie gruszki i jedną cebulę. Gruszek nie muszę obierać, po prostu kroję je w kostkę. Używam gruszek twardych, przeznaczonych do gotowania, z tego względu, żeby nie rozpadły mi się w garnku. Możecie użyć do nich odmiany konferencja. Gruszkę już pokroiłem, stawiam rondel na palniku, dorzucam 30 g masła i w trakcie, gdy masło się roztapia, pokroję cebulę. Cebulę kroję również w kostkę. Biorę jeszcze 3 ząbki czosnku, które uprzednio rozgniatam i drobno siekam. Teraz całość dodaję do mojego rondla, w którym jest już roztopione masło. By puściło lepiej swoje soki, dodaję szczyptę soli i szczyptę cukru. I teraz to wszystko musi na tym wolnym ogniu delikatnie się zeszklić. Gdy całość już mamy lekko szklistą, dodaję 2 łyżki powideł ze śliwki. I w tym przepisie używam powideł z tego względu, że mają bardziej intensywny smak. Jeśli ich nie macie, no to dodajcie mrożonych śliwek na przykład. Tylko, że musi ich być troszeczkę więcej, na przykład taka duża garść śliwek pokrojonych. I całość zostawiam jeszcze na 3 minuty. Gdy już ten aromat śliwek połączył się z resztą, dodaję 50 ml grappy. I ponadto daję 2 łyżki octu balsamicznego. Zaostrzy nam tę marynatkę. I dodaję 150 ml wody. I zostawiam to na wolnym ogniu, aby woda odparowała i stworzyła taką gęstą marynatę i w tym momencie ten smak będzie się cały czas uwalniał. I to jest idealny moment, żeby zabrać się za mięso. Całość muszę rozbić na około 0,5 cm. Tak, rozbite mięso posolę z dwóch stron i odłożę je na bok. Rozbite i osolone schaby odstawiam. W żadnym wypadku nie będzie to przeszkadzało mięsu, a będzie to jeszcze lepsze, ponieważ złapie pokojową temperaturę i pięknie, równomiernie się upiecze później. Teraz sprawdzę, jak tam mój sos i całość jest już odpowiednio gęsta. Doprawię, dosypię szczyptę soli, szczyptę cukru i taką 1/4 łyżeczki cynamonu i próbuję. Ten cynamon idealnie podkręcił smak powideł. Jest bosko. I zostawiam to na chwilę, aby przestygło, ponieważ później to położę na mięso. Gdy całość już ostygła, czas nałożyć na mięso. I dla osób, które chcą zrobić to danie szybko, plusem jest to, że nie trzeba wcześniej tego marynować. Tylko wystarczy ją rozłożyć na mięsie. Ten aromat podczas duszenia mięsa wejdzie w strukturę. I klasycznie jak w gołąbkach. Najpierw składam ścianki do wewnątrz, całość zwijam w taką rolatkę. I teraz całość łączymy tutaj wykałaczką. Tak zwinięte odstawiam na bok. Gdy moje rolatki już są zwinięte, nastawiam patelnię, wrzucam na nią 150 g masła i gdy masło się roztapia, obtoczę schaby w mące. Mąka spowoduje to, że pięknie zasklepi to mięso i następnie zagęści sos. Ponieważ z tych soków, które wypłyną z duszenia mięsa, stworzymy przepiękny, smaczny sos. I na masło kładę schaby. Gdy lekko już się przyrumieni, obracam na drugą stronę. I jak już mamy w taki sposób przyrumienione nasze mięso, obracamy je, dolewamy 100 ml wina i 200 ml wody. Całość przykrywamy i zmniejszamy na bardzo mały ogień. Dodajemy jeszcze liść laurowy i szczyptę soli. I teraz czekamy
20 minut. Komuś kawy? Po 20 minutach mięso jest już gotowe. Aby tylko dokończyć sos, przełożę mięso na tackę, wyjmę liścia laurowego i podkręcę ogień na maksa z tego względu, że chcę, żeby ten płyn mi troszeczkę jeszcze odparował. W tym momencie pozbędę się wykałaczek z mięsa. Mam tutaj przygotowane 4 łyżki kwaśnej śmietany 18, a do sosu dosypię pół łyżki świeżo mielonego grubego pieprzu. Hartuję śmietanę, mieszając ją z gorącym sosem. Sos już mogę wyłączyć i całość śmietany przekładam na patelnię. Całość energicznie mieszam. I pora spróbować sos. Dosypię jeszcze tylko odrobinkę cukru. Taką szczyptę. I czas poskładać nasze danie. I możemy schaba podać w dwóch wersjach. Zobaczcie jaki. Pierwsza z nich. Po prostu klasyczny schabik na wasz stół wielkanocny, który będzie oczekiwał na waszych gości. Z góry go tylko obleję sosem. A na tym talerzu będzie wersja na śniadanko wielkanocne. I tego schaba kroję na takie medaliony. I przemiennie poleję sosem. Więc tak, te idealnie się sprawdzam do śniadanka wielkanocnego na kanapkę, a te po śniadanku wielkanocnym na obiad. Smacznego. I życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Alleluja! Woo!